Moi drodzy, z tej strony Shiro. Kochani, ja tutaj musiałem przejść od początku niestety wszystko, no, ten cały etap z tym wielkim, dużym panem, który o właśnie sobie teraz wychodzi. Wszystko byłoby w porządku, bo zabiłem ich nawet bez użycia ani jednego w ogóle strzału, ani jednej broni, nic, zero, nul. Ale wyszedł mi tutaj ten duży, ta duża purchawa i mnie zabiła. I 500 000 expo poszło się uwalić niestety. No zapomniałem o niej, że ona tutaj jest. Niestety tak wyszło. W ogóle tu chyba jest jakiś secret. Nie, to nie jest secret. To jest po prostu przejście dalej. Ale ostatnio skończyliśmy bodajże w tym miejscu. Więc zobaczmy sobie, czy cokolwiek tu jeszcze będzie. Ale chyba nie. Wszędzie będzie pusto, prawda? No nie wszędzie. Prawie wszędzie. To jest wszystko pootwierane. Dobra. Czyli wychodzi na to, że możemy już śmiało iść dalej. The fuck? Co to było? Co to było? Halo, gro? Co ty mi tutaj... za jumpscary odwalasz? Co ty mi za jumpscary odwalasz? Dobra, czyli tak musimy iść tędy. Crazy Frog, uspokój się. No dobra. Jednego zabiliśmy. Tylko to dalej. Co dalej? Tędy nie wejdziemy. Musimy się wspiąć tędy. Mówię, nie chcę używać... chcę używać kotwiczki jak najmniej. Ponieważ wiem, że to psuje poniekąd imersję. A takie wspinaczki to jednak są fajne. Dobra, więcej zombiaków? Czy będzie na razie czysto? To jest chyba bezpiecznie. Tu jest chyba bezpiecznie. I tak jak kochani powiedziałem, teraz będziemy troszeczkę zmieniać kolejność rozgrywki, jeżeli chodzi o Dying Light'a. Więc to jest poniedziałkowy, nie, to nie jest poniedziałkowy, to jest wtorkowy. Zresztą już wiecie, że w sumie jest harmonogram zmieniony, no bo na stronie wszystko wisi, prawda? Chodzi o to, że no niestety teraz będziemy robić tak, że w poniedziałki będą odcinki z Noity z Dying Light'a, we wtorki będą same Dying Light'y, żeby to szybko nadrobić, no i w środę znów Noita i Dying Light. Witam kolegę. Przykro mi, ale muszę postępować praktycznie. Ten koleś trzyma mnie za jaja. Co? Hej, co się zrobili? Nie miałem wyboru. Przykro mi. Czyli chyba Raisy tu są. Chyba są Raisy. No cóż, damy sobie z nimi radę. Mówię, strzelcem dobrym nie jestem. No już do mnie strzelają gnoje. Au. Au. Au, 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 au. Raisy, gnoje, przestać strzelać. Ale oni chyba mi się zadają. No ale mam tyle samo HP. Dobra, teraz mi już zadali. Jak wy strzelacie z takiego dystansu, gnoje? Mendy jedne, społeczne. Mogę się wynurzyć? Mogę, tylko to nic mi nie daje chyba, nie? No nie. Lewo, prawo, prawo, lewo. Tam jest zamknięte, tu też jest zamknięte, tu też jest zamknięte. Hej! To jak i tu jest zamknięte, to gdzie mam iść? Gro, czemu ty mnie wała robisz? Tutaj nie. Czyżby tu było otwarte? Gdzieś? Jest otwarte, dobra. Jak to mówią, mówią głupich nie sieją. Głupich nie sieją. Counter-Strike teraz będzie grany, kochani. Gramy w CS-a. Rushujemy na A. Dobry. Chcieliby państwo porozmawiać o Bogu? Nie? Skąd? Nie! O! Skąd? Jaki kamper! Ej! Ej, parszywy dziadu! Gdzie ty jesteś? Headshot, gnoju! Patrz, o tu byłeś!
Patrz, jaki CS. Więcej was matka nie miała? Panie! Pyk! O ty. Bon. O ty parszywy gnoju. Rąsia! Głupka! Jako lisa DB. Odblokowano osiągnięcie. Co ci strzeliło do głowy? No właśnie, nie wiem. To nie mi. Proszę się odczepić ode mnie, bo ja nic tu nie robię. Ja się tylko bronię. No te karabinki na czarnym rynku to będą sporo warte. W ogóle mam od cholery złomu. Mamy zajebistą siekierę, której nie używamy. Jaki jestem głupi. Czekajcie, czy my coś możemy z tej siekiery zrobić? To jest pytanie za milion punktów. Plany. Coś dwuręcznego. To nie jest dwuręczny. Ilof soperka nie mamy. I nie wstawaj. Zapalniczka też nie. Coś z tych lepszych może byśmy zrobili, co? Coś z tych lepszych bym zrobił. Młot nocny jeździec. Dużo to daje? Sporo daje. Dobra, nocny jeździec jest na razie brany pod uwagę, więc nie spierdziel tego. Co tu jest jeszcze? No tak bym powiedział, że 2 na 10. 2 na 10. Miecz bojowy Volkan, to też nie możemy z tego zrobić. Kurde, Rangarok. To nic teoretycznie nie daje. Aesir też nic nie daje, bo nie mamy nawet... Ale to już mamy, popioły Rangaroku. Plus 3,8 słabe. Myślałem, że będzie lepsze. Młot bojowy plus 7. Rampki zewsadźcie to. Ej, no to jednak ten miecz nocny jeździec, nie. Młot nocny jeździec jest chyba najlepszy. Zróbmy. Jak mój ekwipunek jest już pełen? Przepraszam bardzo, co ty gro odwalasz? Jak pełen? Gdzie pełen? Wyrzuć to. Plany. Nic nie jest pełne. W sumie puste też nie. Zrób mi to. O właśnie, tak. I na razie tą dubeltówkę z jasnym wywalę. Jak to wygląda? O, mamy młot! Jesteśmy torem. Jesteśmy torem, motorem. Przejdę się jeszcze tu, zobaczę, czy nie ma żadnych notatek. Bo może gra nas jednak chce w ten sposób zaskoczyć. Kabelki. A, kabelki to jest przyszłość. Nie jakaś tam reakcja. To wie, o co chodzi. Pozdro dla kumatych, kochani. Pozdro dla kumatych. Kabelki to jest przyszłość, tyle w temacie. Dobra, tu nic nie ma. Pewnie kilka notatek zostawię. Może tak być. I tak pewnie będzie. Czy tu będzie więcej strzelających? Oby nie. Bo ja nie umiem strzelać. W ogóle nie lubię broni palnej. W grach oczywiście, bo... In real to bardzo. Oho, bierze mnie na kichanie. Dobra, chyba jednak nie. Nie lubię czegoś takiego. Jak mnie bierze na kichanie, a nie mogę kichnąć. Uuu, ale się teraz źle czuję z tym. Dobra, czy ja mam wyjść tu? Chyba tak. Dzień dobry państwu. Hello. Ludzie Raisa. Dzień dobry. Nic? Nic. Powiem wam, że akurat w Dying Light, jeżeli chodzi o mapy, to najbardziej właśnie chyba lubię slumsy. Nie wiem, może dlatego, że to jest pierwszy taki etap, gdzie poznajemy to wszystko, ale naprawdę slumsy u mnie to są po prostu the best. Niby ten sektor zero, to całe miasto i tak dalej, niby też jest fajne, nie mówię, że nie, aczkolwiek no slumsy są w moim serduszku takie wiecie, no. Tam się najwięcej czasu spędzało zawsze. Człowiek nie wiedział, że w ogóle druga mapa jest jak grą w Dying Light'a. A potem taki surprise, wow, druga mapa, wow. I wtedy było naprawdę fajnie. W ogóle kiedyś naprawdę bardzo dobre gry robili. Zobaczcie, ile ta gra już ma lat. Ile ma wersji, ile ma wydań. Ja wiem, że Techland w sumie robi może... trochę pod publikę to wszystko, dla kasy. Że oni tak ciągną tą jedną grę. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć.
Brecken, słyszysz mnie? Tu Crane. Co jest grane, stary? Powiedz wszystkim, żeby trzymali się z dala od wybawców. Te dupki sprzedały mnie Raisowi. Ledwo uszedłem z życiem. O kurde. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Gdy tylko dotrzesz do Sektora Zero, koniecznie skontaktuj się z Troy. Tylko ona może ci tam pomóc. Jasne, tak właśnie planowałem zrobić. Trzymaj za mnie kciuki, Brecken. No dobra, spoko. Niby zbawcy chcieli nas tutaj wyrobić, no ale jednak nas przeprowadzili, no. W sumie umowy dotrzymali. Co tam jest? Epidemic under control. Żadnej epidemii nie ma. To żaden świrus. W ogóle zobaczcie, jak to wszystko jest aktualne w tej chwili, nie? Wiadomo, no, że nam tutaj zębiaki teraz nie latają po ulicach i tak dalej, ale jaka była panika początkowa. Jaka to była panika? Ludzie chyba naprawdę już po prostu tak sobie zakorzenili tą pandemię zombie, że chyba są po niektórzy to mieli nawet nadzieję, że coś takiego nastanie. Dla mnie tak mi się wydaje. Nie możesz tego kliknąć. Ja bym sobie to obejrzał z przyjemnością. No i tak mi się wydaje, że po prostu niektórzy naprawdę liczyli na to, że jednak ta pandemia będzie. Tych zombiaków. Widać, ile osób ma tak naprawdę dosyć swojego monotonnego życia, czyli dom, praca, praca, dom. O, ale kartki się posypały. A, blue screen, blue screen. Nie, dobra, to jest gorsze od zombie. To jest gorsze od zombie. I się nie da tego wyłączyć. O nie! Ej, dobra, bo mam wyjść gdzieś wyżej. Wyjść gdzieś wyżej. Powiedział, co wiedział. To nie tu? Nie tu. Kurde, nie pamiętam. Gdzieś tu jest wejście? A, tu jest wejście. I tam nas nie musiało być. Czyli tam nas nie musiało być. W ogóle coś ostatnio planuję właśnie spazmofobię na VR-ze. Z widzami, co może być właśnie takim cholerni ciekawym naszym... Wybawcy. Te podłe granie współpracują z Raisem. Przygotowali na mnie zasadzkę i ledwo uszedłem z życiem. To by było na tyle, jeśli chodzi o ufanie komukolwiek. Ja sobie w ogóle popijam kawkę. Jestem wyrąbany z trampek. No i Sektor Zero. Polska flaga gdzieś tu powinna być. Jest polska flaga, po lewej stronie. No dobra, spróbujmy. Jade, to Crane. Słyszysz mnie? Jade, to Crane. Słyszysz mnie? Cholera. Dobra. Czas zagadać do miejscowych. Troy, to Crane. Słyszysz mnie? Crane, świetnie cię słyszeć. W czym możemy pomóc? Jestem w waszej okolicy i chciałbym się spotkać. Gdzie cię znajdę? Jesteś tu? W zerówce? Fantastycznie. Widziałeś dwie wieże z rusztowaniem, jedną trochę wyższą od drugiej? Nazywamy je naszym loftem. Zapraszamy do nas, będziemy czekać. Uhuhu, wycieczka na starówkę. Dobra, to jesteśmy w zerówce, jakkolwiek to brzmi. Słyszy mnie pan? Tu Crane. Camden, słyszy mnie pan? Crane? Tak, tak, słyszę pana. O co chodzi? Jestem w Sektorze Zero. Czy Jade jest u pana? No, naprawdę anulowało nam... Ojej, przepraszam. Anulowało nam teksty. Nie wiedziałem, że anuluje nam teksty. No i tak jak tutaj znałem praktycznie od podstaw nasze slumsy, tak tutaj już niezbyt. Więc może być ciekawie, jeżeli chodzi o... Nocne podróże, chyba słyszę coś. Ło! Ile was tu jest? Dobra, sprawdźmy nasz mod. Wow! Bon. Ładuj się. Ej, dobra, to nie jest taki mocny, tak? Ej, czemu nie mogę zrobić silnego uderzenia? Dobra, co się będę z wami bawił? Ej, bo mnie zaraz to zabiją, będą jaja. Won! Po pierwsze won. Po drugie won. Tam jeszcze mamy gościa.
Panom tu dziękujemy. Pyk. Aż się zmęczyłem. I to przez kogo? Ała! Jaki ty jesteś wredny. No mam tylko tu łazienkę. Ej, dobra, bo to jest już prywatne zagranie. Koleżanka nie wytrzymała naszego tutaj napięcia prywatnego. Co tu się dzieje w tym mieście? Boże, ci miastowi są porąbani. Zero tutaj żadnego przywitania, nic, nul. Nie wiem, witam panie Crane, zapraszam. Proszę sobie usiąść. Nie, po co? Od razu, kurwa, z zębami pewnie, no jasne. A, słowo w państwie. Dobra, ale tak po części. No signal, no teraz już nie będzie. Matryca do wymiany jakieś 1200 zł. To jeszcze nie da naprawić. Otwórzmy sobie tą skrzynię. Nie lubię tych skrzynek. Są niewidoczne. Są bardzo niewidoczne. Uuu, ale sierp. Skąd ty się tu wzięłaś? Halo, pyk. Nie ma cię. I tak, tu jest gdzieś chyba safe zone, prawda? To czy my tu możemy spać? Czy my tu możemy spać? To jest pytanie za milion punktów. Chyba nie możemy spać. Nie mamy gdzie spać. Dobra, chodźmy do tych wież. Zróbmy Lord of the Rings. I chodźmy do wieży. Skrzynie, skrzynie, skrzynie. Da się zrobić to tak? Wow! Z buta wjeżdżam, ała. Nie miało tak wyglądać. Ile ludu Raisa, matko boska. Nawet po śmierci te mędy nie odpuszczają. Pyk. Dzień dobry. Da się zamknąć? Nie da się zamknąć. Ale surprise, nie? Kurde. Nie wycwaniły te zombiaki. Wycwaniły się te zombiaki. Nic od tej szafki już nie otworzę. No oczywiście, że nie. Na ile jest klima ustawiona? 22 stopnie. Kurde, gorąco. Gorąco. No i faktycznie tutaj już się kotwiczka przydaje, jeżeli chodzi o to. Ile policyjnych, kurde, ale zamek też sporo. Plan najlepszy dla mężczyzny. Jak to najlepszy dla mężczyzny? Co to jest najlepszy dla mężczyzny? To chyba każdy wie. To chyba każdy wie, co jest najlepsze dla mężczyzny. My jesteśmy proste urządzenia. Nam dużo nie trzeba. Do szczęścia. Gry komputerowe. Szybkie samochody. Willa z basenem. Tak, to ja. Jestem Michael. Troy czeka na ciebie w naszym lofcie. Dobrze cię tu widzieć, Crane. Crane, prawie jak Kran. Crane! Miło cię poznać, stary. Jestem Savi. Potrzebujesz technikaliów? Wal do mnie. Prawie przełamałem zagłuszanie łączności. Chodź, przywitaj się z Troy. Jestem Kyle Crane. Miło wreszcie spotkać się twarzą w twarz. To ty szukasz Jade Aldemir, prawda? Tak, widziałaś ją? Wiesz, gdzie jest? Jade, tutaj Troy. Słyszysz mnie? Nadawaj, Troy. Jade, tu Crane. Wiem, że idziesz do Camdena, ale jego klinika jest otoczona przez zombie i ludzi Raisa. Pozwól mi sobie pomóc. Crane, zostaw mnie w spokoju. Słyszę ciebie, ale widzę tylko mojego brata. Proszę, wysłuchaj mnie. Jestem byłym agentem GRE, okej? Okay? Miałem dowiedzieć się, gdzie Rais trzyma pewien tajny plik, ale... Ale to już nieważne. Rozmawiałem z ministerstwem. Chcieli zrobić nalot dywanowy na miasto, ale... Zgodzili się czekać, bo chcą wyniki badań, które masz ze sobą. Musimy jakoś przekazać im wiadomość, że je mamy. Ty dupku! Jade! Szlak. Crane, kiedy ostatnio z nią rozmawiałam, była na uniwersytecie. Trzeba iść na wschód. Jeśli to, co mówisz, jest chociaż w części prawdą, musisz ją znaleźć. No co, ja nie znajdę? Ja nie znajdę? No proszę was, ja jej nie znajdę. Ja ją znajdę i to szybko. Dobra, co wy macie tu na dole? Jeszcze jedno.
Widzę, że piwnicę masz podobną do mojej. Raiz sprowadził na Stare Miasto kilka swoich oddziałów szturmowych. Są tu dopiero parę tygodni, ale już narobili masę smrodu. Organizują napady i ogólnie terroryzują ludzi przy każdej nadarzającej się okazji. Zdaje się, że Raiz nakazał im brutalne postępowanie. Lubi pokazywać, kto tu rządzi. Nieźle się umocnili. Mają kwaterę główną i dwa składy, w których gromadzą zapasy. Podobno zebrali ich już całą masę. Przyda mi się trochę zapasów. Oddasz nam ogromną przysługę. Gdzie ten przyczółek? Jeden skład jest w biurowcu, a drugi w budynku rozgłośni. Może ich odwiedzę. No to z pewnością ich odwiedzimy. Co ty tutaj programujesz, kolego? Co ty tu programujesz? No daj mi zobaczyć, odsuń się trochę. Co ty tu programujesz? Widzę jakieś klasy. Jeżeli ty w ten sposób się przebijasz przez łączność, to ja ci życzę powodzenia. Dobra. Okidoki. Czterooki. Tu gdzieś pamiętam. Dzień dobry państwu. Handlujmy. Mam kilka pukawek na sprzedaż. Nie wiem, czy cię to zainteresuje. Mam nadzieję, że tak. Pistolet mi jest niepotrzebny. Karabin też nie. To też nie. To też nie. Spoko, sprzedajemy, nie ma problemu. Mroczny sierp też nie. Złota dwururka to jest fajne. To sobie zostawimy. Wspaniały sztylet, zębrowa maczeta, ciemna maczeta. Jakie są w ogóle nasze te ogniste esiry? Dobra, nasze są lepsze i to znacznie. Kurde, ten ognisty esir naprawdę jest mocny. Dlatego nie chcę. Zubelówkę sprzedaj. Czy ktoś mnie słyszy? Tu Dawood! Mam ze sobą małe dziecko! Potrzebujemy pomocy! One pogryzły mnie! Zmieniam się! Proszę! Jesteśmy w budynku naprzeciwko opuszczonego placu budowy w dzielnicy Zakątek. Błagam was, uratujcie mojego syna! Jak to Boga, to do Boga. Dobra, tu jest tylko i wyłącznie wyzwanie, więc nawet z nimi będę rozmawiał. Przepraszam za ten dźwięk telefonu, ale właśnie mi przed alert CBR, że jest silny wiatr. No wiem, że tylko z szpreju to ja nie znajdę. Kurde, moglibyśmy to posprzedawać w cholerę, wiecie? Petardy sobie weźmy. Myślę, że się mogą przydać. W sumie granaty również. W sumie granaty również. Dynamit. Dobra, mamy wszystko, co chcieliśmy. 13 godzin później. Więc. Skoro jesteśmy już na Starym Mieście, zróbmy sobie kilka... Boże, zgubiłem wątek. Kilka questów głównych jeszcze. Co wy na to? Wow. Pyk, rolka. Pogoda jak pod psem. Tu to będzie ciemno jak cholera. No i tu nie będzie już tak łatwo z tymi naszymi zrzutami. Tu już będzie trudniej. Larki. Śmietniczki. To się robi ciekawe. Popatrzymy. Głupki. Czemu nas tutaj atakują? Przepraszam bardzo. Ja go tylko i wyłącznie malnąłem. Dobra, zobaczymy, ile im się zejdzie z tym, co? Kurde, no reload. I po co nam to było? Wiesz, jak to wygląda, jak oni tak się tutaj kłuką, nie? Jeszcze ich nie zabili, no bez jaj. Kurde, dosyć mocno się bronią, nie? Wow. Ile jeszcze będę trwać? Zabijcie ich w końcu, ja chcę wziąć skrzynię. Ej. I sobie dają radę, kurde. Pomożemy im trochę? Ile można mieć życia? Dobra, wiecie co? Huk im w tyłek. Oni zanim się utłuką, to trochę minie. Idziemy na głównego questa.
Idziemy na głównego questa. Chciałem wam pokazać, jak się to robi, ale to za długo by trwało. Crane, tu Troy. Słucham cię. Rozmawialiśmy o sposobie przebicia się przez zagłuszanie i Savi wpadł na pewien pomysł. Będzie pracował nad tym, podczas gdy ty będziesz szukał Jade. Będziemy w kontakcie, Crane. Jeśli mogę coś zasugerować, postaraj się w miarę możliwości unikać zarażonych, dobra? Zawsze sprawiali zagrożenie, ale teraz te sukienkoty są jakby jeszcze gorsze. Kochani, zaraz będziemy mieć max level w zwinności. Jak mnie to bardzo cieszy. Kurde. Ło! Cóż tu jest? Cóż tu jest? Hej, kolego, widziałeś może Jade Aldemir? Młoda, długie, ciemne włosy, zawzięta. Tak, rozmawiała z tym, jak on się nazywa. Tam obok. Dzięki. Tam, z tym obok. Jade? Jade, jesteś tu? Jade, gdzie jesteś? Czego chcesz? A, i byś od razu wszystko chciał wiedzieć. Ani śladu Jade. Kurde, wiecie co? Naprawdę, te przedmioty są słabe teraz. Czy możesz mi pomóc? Szukam młodej kobiety. Drobna, ciemnowłosa. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Nazywa się Jade Aldemir. Tak, była tu. Niewiele się z nią minąłeś. Siedziała tu trochę pochmurna, jak gradowe niebo. A potem sobie poszła. Szlakby to. Mówiła, gdzie idzie? Nie. Ale ty jesteś Crane, prawda? Zostawiła to dla ciebie. Tamir. Czemu mi to zostawiła? Cóż, nie mam pojęcia. Ale chciała, żeby ci przekazać słowa nigdy więcej. Nie wiem, o co mogło jej chodzić. Nigdy więcej. Mogę na słówko? Tak. Używałeś kiedyś karabinu? Jeśli tak, wpadnij do naszego rusznikarza Ruperta. Ten facet przerobi pistolet na wodę, na armatę. Bardziej by się przydał tłumik. Gdzie go znajdę? No, tu zaczynają się schody. Dawno go nie było w jego warsztacie. Spróbuj w jego mieszkaniu. Może tak zrobię. No, razem tak zrobimy. Razem. No, mają internet, mają muzyczkę. Kurde, ale jest elegancko. Ale elegancko. Dobra, ale co jest tu dalej? Można tu wejść? Crane, dobrze cię znów widzieć. Spike? Cholera, jak się tu dostałeś? Łatwo nie było. Tak czy siak, Brecken się kłania. A, jeszcze jedno. Od teraz zawsze mnie tu znajdziesz, okej? Wszystko, co miałem w slumsach, tu jest też dostępne. Możesz z tego korzystać. Jasne. Dzięki, Spike. W porządku, brachu. Do miłego. Dzień dobry, Spike. Dzień dobry. Nad czym tam pracujesz? Nad petardami. Znów petardy. Alkohol, apteczka, strzały. Mamy full. Wytrych plus jeden. Dobra. Czy są tu jakieś notatki do czytania? Nie ma. Nie ma. Może tu? A, jest plan niebo. W sumie się może przydać. Co ty tu rysujesz? Dobra, no to chyba tu już jesteśmy, że tak powiem, obskoczeni. Ale się musiałeś przestraszyć, co? Ale byłem straszny. Ale tam tygrysy są. Ła. Chyba nawet horda bozaka jest. Elraid. No i oczywiście, że bozak. Jade, tu Crane, słyszysz mnie? Jade, gdzie jesteś? Nic z tego. Troy, tu Crane, słyszysz mnie? Crane, właśnie miałam się kontaktować. Savi przebił się przez zagłuszanie i dobrze by było, gdybyś tu do nas wrócił. Musisz to zobaczyć. Czemu? Co muszę zobaczyć? To, co się dzieje poza miastem. Musisz to zobaczyć na własne oczy. Po prostu przyjdź tutaj, mówię serio. Crane. Nazywam się Mort Norris. Przed epidemią pracowałem w ratuszu w dziale modernizacji i konserwacji infrastruktury hydraulicznej. Ha, to była niesamowita fucha. Brakuje mi jej bardziej niż moich dzieciaków. Aha, ty miałeś do mnie jakąś sprawę? A tak, chciałem odzyskać bieżącą wodę w mojej okolicy, ale przez te cholerne żywe trupy łażące wszędzie nie mogę. Szlach mnie przez to trafi. Dałbyś się namówić, żeby to dla mnie zrobić? Błagam, to byłby wspaniały gest obywatelski, który doceniłyby dziesiątki, może nawet tuziny ludzi. Co miałbym zrobić? Po prostu przekierować wodę, tylko tyle. Bardzo byś nam pomógł, a przy okazji uruchomiłbyś też śliczną fontannę. No dobra, niech będzie. Co mam zrobić? Świetnie, wspaniale, genialnie. Musisz dostać się do trzech pomp i przekręcić zawory. Pokażę ci, gdzie co jest.
Dobra, kochani, ale, to już koniec tego odcinka. W następnym odcinku polecimy sobie do wieży i zaczniemy robić już full główne questy. Te poboczne zostawimy sobie na jakiegoś streama. Najgorsze jest ze streamami to, że niestety, ale muszę mieć odcinki na zero, a ja lubię mieć jakiś tam zapas, no bo wiadomo, że nie zawsze człowiek ma czas, jeżeli chodzi o nagrywki. Ale jakoś to wymyślę. Dobra, zostawiamy sobie to na streamy i lecimy główny wątek. Tak więc, moi kochani, pamiętajcie, że mamy Discorda, mamy stronę spookyshero.pl. No i co? Zapraszam do subskrypcji, komentowania i oceny filmu. Grał dla was Shiro, trzymajcie się, miłego dnia, wieczorku, hej, hej!